Hej, witajcie, tu Arek 265. Jeszcze postanowiłem, że nagram wam jeszcze jedno spotkanie na dzisiaj. Dwa filmy w ramach piątku, więc postanowiłem, że wam jeszcze jeden mecz z kariery wrzucę. I to będzie mecz w ramach Ligi Mistrzów drugiego sezonu, oczywiście z Kogutami. No tak. Właśnie przepisać jeszcze. Także wrzucam wam jeszcze jeden mecz i ostatni mecz na dziś. Sobie zrobiłem opiekę, a zmienimy sobie piłkę. Teraz ta rasa wymienię. Zmienię sobie też na teraz to. Nie mogę jeszcze. Ja to za zawodnik jakiś idzie. Nie wiem, czy dobrze. A dobra, na razie czekam tak zrobimy, żeby. Dobra, takim składem idę, nie wiem co to za zawodnik. Gramy. Spotkanie ma nie. W pierwszym spotkaniu obie drużyny już mniej więcej wiedzą, na czym stoją. Zobaczymy, czy w drugim meczu dojdzie do jakiejś niespodzianki. Real Madrid, który ma na koncie najwięcej tytułów klubowego mistrza Europy, wygrali 5 razy z rzędu w pierwszych 5 edycjach rozgrywek z Di Stefano i potem Puszkaszem w składzie, ale później odnieśli znaczące sukcesy w europejskich rozgrywkach. Choćby czas jak Galactico, aczkolwiek wtedy kosmicznych sukcesów klubów w sumie nie wie. Ruszamy z drugą kolejką fazy grupowej. Rozgrywki nabierają rozpędu, potknięcie tutaj miny jeszcze można potem naprawić. Ale kto wie, czy na koniec nie zabraknie właśnie punktów zgubionych na początku? Czy utrzyma się przy piłce? Minson. Christian Eriksen, Eden Hazard,
Benzema. Modric. No, z tego miejsca można strzelać. Luka Modric. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramę. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Mija obrońcę. Jest groźnie, może strzelać. Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Ależ poszli za ciosem. Dwie bramki, jedna po drugiej. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Sergio Ramos. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Dembele. Lukas. Wilson. Ach, szkoda, stracili taką okazję. Ale Bejle. Podanie na skrzydło. Eriksen. Christian Eriksen. Ach, szkoda, strata. Lejlis. Luka Modric. Nie. Niedobre zagranie zawodnika Tottenhamu i rzut wolny dla przeciwników. Sędzia ukarał go żółtą kartą. Zawodnik Tottenhamu powinien teraz uważać. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Luka Modric. Przeciwnic przejęli. Christian Eriksen. Luka Modric. No brawo, świetne wyjście z wodą. Dembele. Christian Eriksen. Wilson. Lukas. Lejlis. Piłkę przejmują rywale. Benzema. Wybiega na pozycję. Karim Benzema! Szansa! Aj, niedzielę brakowało, niestety. Tottenham wciąż bez bramki. Chyba tak już pozostanie do przerwy. Strata w środkowej strefie boiska. Wilson. Davis.
Karim Benzema. Minson. Eriksen. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Ładne wejście, przejęcie piłki. Dembele. Ależ walczą o piłkę. Dobra okazja, no prosto w zawodnika z pola. I rozpoczną Blewscy od rzutu z autu. Luka Modric. Minson. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Karim Benzema. Popatrzmy, to tak nam przegrywa, mimo przewagi w posiadaniu piłki. Zazwyczaj drużyna, która letnio operuje piłką, może uderzać na bramkę. Ajaj, piłka minimalnie mija słupek. Zdecydował się na strzał. Blisko. Świetnie. Brawa dla bramkarza. Real Madrid będzie miał szansę rzutu rożnego. Brawo dla liniowego. Jest spalony. Sędzia kończy pierwszą połowę 2-0. Trener wprowadza świeżego gracza. Zaczynamy drugą połowę drugiego meczu fazy grupowej. Nie mogę się doczekać emocji. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Jestem ciekaw, co zawodnicy pokażą nam w drugim. Może zdecydować się na strzał. Przejść grę z własnego pola karnego. Lamela. Eriksen. Dobre przejęcie podania w środku pola. Lubi kreśle granicy spalone, ale powinien bardziej uważać. Benzema. Wanyama. Fatalne podanie, no i strata. Minson. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Karim Benzema. Tottenham będzie mieć rzut z autu. Odzyskali piłkę w środku pola. Casemiro. No, będzie gol! I pusta bramkę strzeli! No, tu niewiele brakowało, żeby uniknąć spalonego, chociaż zawodnik i tak nie miałby stuprocentowej sytuacji. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Karim Benzema. Będzie strzał. To jest piłka w siatce. Brawo!
Piłkarz wraca do bramki już drugi raz. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Nie wiem, czy losy tego spotkania nie zostały jeszcze... Zawodnicy Tottenhamu wznowią grę rzutem z autu. No, będzie zmiana. Lukas. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Wanyama. A wolne pole, no zdecyduje się na centrę. Koniec ataku, bramkarz wznowi za chwilę grę od bramki. Benzema. Słusznie, niż to oni wydali od własnej bramki. No chyba pomału szykuje nam się zmiana. Czekamy na dośrodkowanie. Jest okazja! Dało pokazał cały swój kunszt bramkarski. Wanyama. Nilsson. Przechwycili przeciwnicy. I proszę, udało się. Znów przeciwnicy. Benzema. Trippier. Interesująco zapowiada się ta akcja. Szkoda. Za szybko chciał wrócić do tego podania. Spalony. Ale Weyrelt. Daje. Wanyama. Nilsson. Lukas. Bardzo dobry odbiór. Daje. Dobrze, przejął piłkę tuż przy bocznej linii. Eriksen. Strata w środkowej strefie boiska. Christian Eriksen. Zdecydował się na strzał. Jeden z najlepszych strzelców spróbował. To pokazuje, że też jest tylko człowiekiem. Ten woła. Ależ popatrzmy, co się teraz stało. Szansa. No i mamy bramkę. Obawiam się jednak, że to i tak wiele z nimi. Bramkarz tutaj zawalił przy tej bramce. Podarował piłkę przeciwnikowi. No i niestety, czasem takie niepasobliwe zagranie ma poważne skutki. A nic. Nie. Teraz będzie widzę w komentarzu, co zrobiłem, ale co. Ona, ale to będzie łagodnie. Mecz powoli się kończy. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Ma trochę miejsca na strzał. Karim Benzema. Zmarnowana okazja strzelecka. Muszą dalej szukać gola. Przepraszam was za ten błąd bramkarski, ale... Casemiro. Zdarzają się czasami takie błędy, ale... Co tam?
Znowu świetnie odebrał piłkę, jest dzisiaj nie do przejścia. Delian teraz. Mimson. Baran. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. No tak, tu na pewno był spalony, choć minimalny. Obrońcy stanęli na wysokości zadania, choć i tak nie było większych szans na zagrożenie. Yes. Błąd, nie był. O, później piękno spalonego, ale spójrzmy, nie... jak wyglądają dzisiaj statystyki spalonych. Obrona Tottenhamu wielokrotnie zdołała złapać rywala w płatkę offside'ową. W momencie podania nie był spalony. Benzema. To się nie zgodzę, moment podania nie było spalony. Trippier. Nie, dobra, trudno. Arbiter, kończy mecz! Jeżeli wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić łapki, które subów z komentarzy. Jeżeli będą negatywne, to będę usuwał, ale jeżeli wam się spodobało naprawdę pozytywnie, ocencie to, załapujcie w górę, zostawcie komentarz, zasubujcie kanał z dzwoneczkiem. Do usłyszenia w następnych materiałach, przepraszam za błędy. Do usłyszenia, słyszymy się w następnym materiale, ale to już jutro. Do usłyszenia, do jutra. Trzymajcie się. Cześć.